musisz uważać. Były takie momenty, że strasznie go mi się ta Sandra kręciła. To już lepiej było, ale Sandra była kolejna. Wychodzi źle wygonanego, panie prezesie. Sandra nie jest agentem, Sandra chciała przyjść. Sandra się do mnie podchodziła i zaraz... Ja nie zapomnę wody, a propos. Ja sobie nie poznałem... Jak ja Sandrę wrzuciłem... Jak ja wyrzuciłem... Najlepszym dowodem na Sandrę to jest to, jak ja wyrzuciłem ją z roboty. Ona była w gabinecie politycznym Jędrka. Jak ja przyszedłem do roboty, ministrem spraw dostałem wewnętrznych, to raptem się pytam, kto tam jest w tym gabinecie politycznym. No dobra, okej. Ja nie mówię, no to jest ten i Sandra Lewandowska. Ja mówię, co ona robi? Nic. Ja mówię, jak nic nie robi? No, ja mówię, nic nie robi. Mówię, dobra, dodajcie ją, żeby do tego departamentu, mówię, tych, wiesz, personifikacji, bo ona coś robiła. I ona usiadła przy komputerze i miała wkrywać dane, wiesz, tam do tych PESEL-ów, ale też tak miała. Przez po dwóch tygodniach, ku mojemu zaskoczeniu, pojawiła się w sekretariacie bez żadnego zapowiedzenia. No to już sekretarka mówi, jest sama, to się zna. Nie wiem, co ja nigdy robię. Krótko mówiąc, ja mówię, no to wyjdź, co to chodzi. Ja już nie mogę tam pracować. Ja mówię, dobra, tak, bo pracujesz tam, tylko spalniam cię, no, to jest twoja decyzja. Daj mi mówię, do personalnego ciągu dni odpowiedź. On do ciebie odpowiedzi, nic powie. No i co na wtedy, wiesz, przed dyrektora, wiesz, kar? Powiedziała, że już nie chcę pracować. No to ja ją zwolniłem, no, rozumiem, no co miałem robić, no, jak ona nic nie robiła. Natomiast w tym momencie, słuchaj, z 10 generałów różnych służb, do mnie przychodziło od interwencji. Ty sobie wyobrażasz? To ja sobie od razu pomyślałem, co ona jest za dziewczyną. No. Ja was wszystkich.